Dobra, witam wszystkich na archiwum, moi drodzy. Cóż, no gramy w ten symulator. Mamy jakieś zadanka tutaj. Gramy. Siup. Co tam? Musimy gwoździe tutaj usunąć stąd. Nie wiem, co oni chcą tutaj robić, że im te gwoździe przeszkadzają. Może zwierzęta cierpią. O. Czy były symulatory symulatora? Był symulator symulatora, był symulator fapania, był symulator... No, wszystko, kamienia, drzewa, kromki chleba, no wiecie no. Symulatory bardzo dobrze się sprzedają. W sklepach się dobrze sprzedają. Jak je wrzucą do kosza i ten symulator w markecie jest, to ludzie się interesują tym, nie? Kupią sobie w sklepie. Tylko jakby nie każdy symulator ma na tyle pieniędzy i takie wsparcie wydawcy, że fizyczną wersję wystawią. Bo to są koszta. Ja bym dorobił do tego możliwość czytania książek historycznych w bibliotece i odkrywania nowości, które można na podstawie wskazówek w książce szukać danego przedmiotu. Wiesz co, a może tak jest? No nie wiem, na razie zaczęliśmy grać. Ale ja na pewno bym zrobił jakiś sens, że na przykład... Patrzcie, ja wam powiem, co ja bym zrobił. Może tak jest w tej grze, ale nie jestem pewien. Że na przykład znalazłem klucz, nie? Po prostu jakiś klucz znalazłem. I ja mogę sprzedać ten klucz. Ale jakby się okazało, że ja sprzedałem ten klucz, a znalazłbym gdzieś dalej skrzynię zakopaną, to bym go nie otworzył tej... Znaczy skrzyni bym już nie otwarł wtedy. A, widzicie. I to co bym musiało... Byśmy musieli się zastanowić, czy kurde sprzedawać ten klucz, czy zostawić. I jakby to było w jakiejś wskazówce, w książce na przykład napisane, że kiedy... A nie wejdę tędy. Kurde, jakie grzyby tu są. No co jest? Wchodzisz. No! Nie, mówcie, żebyście coś takiego zrobili, że nie da się przejść. Jezu, okropni jesteście. No i już, minuta. Za późno. Dobra, muszę znaleźć miejscówkę. Co to jest za zwierzę tu? Słychać jakieś zwierzę. Symulator papieru toaletowego? Chyba nie. Gówno by było widać w tym symulatorze.
łuska. Słuchajcie, no... Te gry zarobią pieniądze, nie? One zarobią, one się zwrócą, spokojnie. I jeszcze twórcy tych gier to zarobią całkiem dobry pieniądz. Tylko jakby... One, wiecie, to są takie gry, że się tam trochę o nich jest głośno, w niektórych tych, potem każdy pogra, już zostawi tą grę, no. Myślę, że tu... znaczy, praca nad grą to jest dużo godzin, to jest wiele czasu, nie? Ale myślę, że nad taką grą to nie jest aż taka straszna robota, bo jakby powtarzalność tej gry jest bardzo mocna, czyli jedynie stworzyć sobie trójwymiarowe te wszystkie obiekty, które będziemy wydobywać, powrzucać je w losowe miejsca, może jakieś zadania porobić. No i te mapy porobić, żeby się różniły trochę jedna od drugiej. No tylko z pół roku, no pół roku, ale dobra, no wiesz, o co mi chodzi, jak to pracuje przy tym kilka osób tylko i to nie jest studio, które ma nie wiadomo jakie pieniądze. Znaczy tak, gra chodzi spoko, płynnie, wygląda znośnie, jest całkiem spoko, muzyczka jest super, taka relaksująca, rozgrywka nie jest skomplikowana, wręcz powiedziałbym bajecznie prosta. Pytanie tylko, czy mi się będzie chciało na przykład zrobić te wszystkie zadania, żeby przejść dalej gdzieś w fabule. Bo jakby powtarzalność, no zobaczcie, mamy już no będziemy tylko i wyłącznie używać tego, nie? Czujników. Całe nasze poszukiwanie opiera się przede wszystkim na czujniki, nie na czujniki, tylko na co? Na te wykrywacz metali, nie? Ja wiem, że jest na przykład gorączka złota, nie? Ale ja bym do tego dodał jakby gdzieś przy rzece możliwość szukania złota. A co? Albo możliwość kupowania zapisków jakichś przez internet albo w bibliotece właśnie o książkach, które wspominają o jakichś przygodach, że właśnie jakąś legendę dają, nie? I dużo wiecie, jak to z legendą jest. Legenda może być prawdziwa, legenda może być fałszywa. Może być jakaś legenda, w której jest, kurde, ziarno prawdy i może się okazać, że nikt tego nie szukał i nie brał jej na poważnie, a my pójdziemy i znajdziemy. Tak samo jak było z tym złotym pociągiem, prawda, albo ten... Na przykład było tak ze statkiem. Słuchajcie, jest taka historia, ostatnio ją czytałem... Ostatnio ją czytałem... Nie wiem na jakiej stronie, ale była jakaś legenda miastowa, nad morzem to było, nie wiem czy w Dębkach u nas właśnie. Była legenda, że niby... Był jakiś se gościu... I on kiedyś ukrył, kurwa, on tam gdzieś kiedyś skarb ukrył. Albo jakoś to było, że on nie chciał, żeby go okradli i on gdzieś w skrzyni gdzieś tam zatopił tam z łodzią skarb, nie? Coś a la taki stream, znaczy coś a la taka historia. No i wszyscy traktowali to, a tam kurde legenda. I w końcu znalazł się gościu wariat ze sprzętem i czasem i kurde poszedł sprawdzić i się okazało to prawdą. Nikt tego przez 100 lat, czy ileś tam, nie sprawdzał. I normalnie były jakieś złote, stare monety, jakieś dukaty i coś tam, nie? Więc to jakby... Trzeba mieć też fuksa dużo, ale też trzeba podjąć decyzję. Flamey, jak tam Pokémony? Przeszedłeś je czy nie? Ej, transportowałeś sobie Flamey Poxy z Pokémon Go? Bo ja chyba wszystkie, co nie miałem, to sobie z transportu tego dałem. I ja mi brakuje teraz 15 Poxów chyba. Będę musiał jeszcze dwie odznaki zdobyć i zdobyć resztę Poxów, żeby mieć wszystkie, kurde. Ale jest to możliwe, żeby wszystkie zdobyć czy nie? Dobra, tutaj już zrobiłem to zadanie. Skończyłem elitarną czwórkę.
Amen. Nie wiem, Zales, ja się boję głębin. Wiesz? Mnie przeraża głębia oceanu, jakieś ciemno i światło tam się nie pada już. Mnie to przeraża. Ja bym nie mógł pracować jako płetwonurek na głębokości. Albo zamknięty w jakimś podwodnym takim ciustwie. ...24-godzinny live super nudnej gierki, to by było zabawne? No nie, to by nie było zabawne, po prostu nikt by tego nie oglądał i ja bym usnął. Kurde, nie umiem tego znaleźć, czekajcie. Jakieś gwoździe, coś takiego. Panie, daj pan spokój. Łuska. Tu muszę zrobić zdjęcia, patrzcie. Dobra, nie pikaj. Tu muszę zrobić zdjęcie czegoś, tego. To jak ten aparat się wyciągało? A co tu? Muszę najszybszą drogę znaleźć. Tu jeszcze muszę znaleźć te dwie rzeczy. To jest pierwsza rzecz. To już mamy. To jest takie coś. Vistaria vulgaris. A to jest trzecia rzecz. Trifolium prantese. O kurwa. Tak, tam, ale tam się na fladze zaczyna to zadanie, wiesz? Że trzeba maksymalnie w minutę wbiec do górnej wioski. Nie da się zmienić głośności tego pikania w opcjach. A co cię denerwuje? Bo mnie nie.
Dobra, to idziemy tam i znajdziemy najszybszą drogę. No idę do tej flagi. No dobra, no to zobaczymy. No i co? No nie wiem, czy zdążę. No właśnie ci mówię, Flamey, że to musisz się upewnić. No i co, wykonałem to zadanie, wykonałem. No. Dobra, i teraz tak. Słuchajcie, a właśnie Flamey, czekaj, coś się miałem spytać. Flamey, powiedz mi, bo ja sobie zamawiam gry teraz, wiesz, sobie Mario Party kupuję z Joy-Conami. Chcę sobie kupić jeszcze, teraz wyjdzie ten Mario Super Smash Ultimate. Też będziesz kupował? Będziemy grali? Będzie możliwość grania przez sieć? Bo tak się zastanawiam, bo dużo ludzi nie ma ze streamerów, nie? Żeby nie, właśnie nie pokupować sobie takie gry, które byśmy razem mogli grać. I jakiś taki dzionek sobie zrobić, kurde, gamingowy na Switchu. Kart, jak nie masz Mario Kart, to kupuj. No właśnie, tak nie wiem, czy Mario Kart jest spoko takie, kurde, że... Ja Crash Team Racing uwielbiałem, nie? Czy Mario Kart mnie zadowoli w tym temacie? To jest must have. Stary Mario Kart. Kurde, a ja chciałem kupić, stary, tą gierkę. One, two, coś tam, nie? I dobrze, że tego nie kupowałem. Podobno to taki gniot. One, two, switch chyba to się nazywa.
Bo mówię, a fajne imprezowe, to by było fajne do nagrania na YouTube'a, nie? Bo ja tak trochę pod innym kątem też myślę. Nie gra, która może by mnie super interesowała, ale która fajnie by wyglądała, gdyby ją nagrać. I tak mówię, a to by było fajne, bo to można kamerkę na full dać, jakaś tam, kurde, z kimś bym to nagrał, nie, z Patty, nie, czy coś, ale to podobno jest zjebane. No tam jest dojenie krowy, ale podobno nie jest to jakie... A czekajcie, to nie jest ta roślina? A, tam jest jakaś roślina, czekajcie, to jest tam. No, chyba zrobiliśmy wszystkie zadania. Crash Team Racing. Crash Team Racing to była, moi drodzy, tak dobra gra, że gdyby oni zrobili Crash Team Racing dzisiaj, remaster z możliwością grania po sieci, no kurde, przecież oni by rekord sprzedaży pobili. Mam nadal i działa na PSX-ie. No i co to? Jeden skarb za drugim? Może czołg w końcu znajdziemy? A wy się śmiejcie, kurde. Łosiu gadał, że on tam kiedyś... Jak on to gadał? Nie wiem. On tam jakoś, Łosiu... Czy w wojsku? Czy on należy do jakiejś ekipy takiej, co tam się bawią w historyczne rzeczy? I ponoć, kurde, czołg wykopali. Przy rzece gdzieś pod mostem. Znaleźli czołg, kurde, który był zakopany, wiecie, tam mułem. Kurde, i uczestniczył w akcji. Normalny wóz pancerny, taki jak czołg, tylko nie pamiętam, jaki to był dokładnie. I były zdjęcia, mi stamtąd pokazywał. Kurde, jaka akcja to była. To nawet nie sądziłem, że można, kurde, czołg znaleźć pod ziemią. Ale wiecie, jak to robili? Oni... Czemu czołgi? Bo czołgi były zakopywane, żeby chyba po prostu... Teścik, ale Flamey, to my musimy odświeżyć czat chyba, jak chcesz robić ikonki wstawiać i ty też. No to wstawiaj, to zobaczymy. O, jest Flamey Power. A, bo ty chcesz jakieś combo robić. O, no to mi się podoba, super pomysł. O, a powiedz, że jeszcze drugą rękę zrobiłeś. Dawaj, powiedz, że zrobiłeś lewą rękę też jeszcze, że niby, kurde, na dwie ręce, stary. To żeś mnie zaimponował. Bo pomyśl sobie, Flamey, że jakbyś zrobił dwie ręce i w środku jakąś twarz, swoją emotkę, to tak jakbyś właśnie, kurde, moc zbierał. Pomyśl nad tym. Mam dupę. Patty ma dupę.
Nowy region jakiś chyba jest odkryty, pokażcie. A, i maile nowe dostałem. No dobra, powiem wam, że dosyć nuda, nie? No bo oni chcą, żebym robił jedno i to samo w tych samych miejscach chyba. W ogóle po co jest to menu tutaj, skoro tylko mogę na monitor kliknąć? To też jest bez sensu. A tu jeszcze coś jest. A Gettysburg, ale to tu już byłem. Pensylwania, USA. Jest jeszcze jakieś inne miejsce tutaj, gdzie mogę kliknąć? No słabo, słabo, słabo wam powiem, nie? Myślałem, że coś więcej. Myślałem, że coś więcej będzie.